Wodarczyk, dzień dobry, to jest program Pogadajmy o Piłce. Jest 1 maja, za oknem piękna pogoda, mam nadzieję, że u was również, ale może można powiedzieć, takie ciemniejsze chmury zebrały się nad Radomiakiem, bo w ostatnich dniach zwolniony trener Dariusz Banasik, co było informacją numer jeden w polskiej piłce, dlatego dzisiaj będziemy szeroko o tym dyskutowali z prezesem Radomiaka, panem Sławomirem Stępniewskim. Witam, panie prezesie. Dzień dobry, witam wszystkich. Z nami jest też jak zwykle Janusz Basała. Dobry. I Radek Przybysz. Dzień dobry. Witam was również, panowie. Tytułem wstępu, to już właściwie powiedziałem, co było tą informacją numer jeden w Ekstraklasie. Dariusz Banasik, panie prezesie, zwolniony, co jednak zszokowało nas chyba wszystkich, jak tu siedzimy, zważywszy na to, jakie wyniki Radomiak osiągał jesienią. Byliście sensacją, byliście objawieniem jako Beniaminek. Dlaczego taka decyzja i kto zdecydował, że trener Banasik nie mógł już dokończyć sezonu? Coś się zaczyna, coś się kończy. To takie ogólne stwierdzenie, taki jest los trenera, co zresztą Darek sam wypowiedział w jednym z wywiadów. Dlaczego taka decyzja? No, złożyło się na to kilka przyczyn, ale generalnie odczytałem, że coś zaczyna umierać w zespole, mówiąc tak trochę dosadnie. I nie bardzo było widać ratunek, skąd miałby przyjść, dlatego że z meczu na mecz po prostu drużyna grała coraz słabiej. Ja pamiętam taki motyw, gdy z Darkiem byliśmy w zespole w pierwszej lidze i również nie bardzo punktował Radomiak. Natomiast widać było grę i to mnie uspokajało, bo wiedziałem, że wyniki przyjdą, bo po prostu drużyna gra. Natomiast teraz na wiosnę po prostu przestaliśmy grać i to mnie bardzo zaniepokoiło. Pytanie tylko było, czy powinniśmy dotrwać do końca sezonu, czy też już próbować jakieś remedium na to, co się dzieje. Doszedłem do wniosku, że lepiej będzie, gdy nowy szkoleniowiec będzie miał więcej czasu na to, żeby poznać drużynę, żeby zrobić, jak to się mówi, rozpoznanie bojem, czyli te 4 mecze, które zostały, wykorzystać do tego, żeby zrobić weryfikację, kto może zostać w zespole, kogo potrzebujemy na przyszłość. No i tak też się zadziało. Zresztą z Darkiem Banasikiem mamy super relacje i myślę sobie, że nadal będziemy mieli i na pewno nie będziemy palić mostów, bo życie przynosi różne scenariusze, różne niespodzianki. Więc rozstajemy się w przyjaźni i to tak, to nie jest żaden kolokwializm. Tak jest po prostu. No i z trudem, ale Darek się zgodził z tym, bo zresztą sporo rozmawialiśmy o tym, że dobrze będzie, gdy jednak coś nowego się zadzieje w zespole, że
że może nowy trener będzie w stanie po prostu wydusić coś więcej. Potencjał jest, według mojej oceny jest potencjał bardzo duży. Tym potencjale będziemy jeszcze rozmawiali przy okazji tematu transferów, ale no pytanie jest zasadnicze, czy nie dało się jednak poczekać. Widzieliśmy te tabele, faktyczny zjazd w 2022 roku, punktowaliście bardzo mocno na jesień, na wiosnę jest zupełnie inna sytuacja, ale był taki zespół, który jutro chociażby wybiegnie na PGE Narodowym w finale Pucharu Polski dwa lata temu, kiedy, mam na myśli oczywiście Raków Częstochowa, kiedy on w swoim pierwszym sezonie też nie był, powiedziałbym, rewelacją, bo okej, zajął 10. miejsce finalnie na koniec sezonu. Wy jesteście na miejscu 7. Dziś widzimy, gdzie jest Raków, że ta cierpliwość popłacała. Nikt w ogóle nie myślał wtedy w Częstochowie o zwolnieniu trenera Papszuna. Dlaczego nie dało się teraz jednak prezesie przeczekać tego kryzysu i dać z niego Banasikowi wyjść? Ten kryzys zaczął się trochę wcześniej niż ten efekt końcowy, który teraz mamy, który nastąpił i ten czas był. Próbowaliśmy różnych rzeczy. Próbowałem takich krótkich zgrupowań po to, żeby odbudować zawodników, no, również pod względem mentalnym, no, ale efektu niestety to nie dało. Czy można było poczekać? Pewnie tak, ale jest coś takiego jak nadrzędnego, jak dobro zespołu, które staram się, żeby było rzeczą pierwszoplanową, jeśli się zarządza tego typu grupą ludzi. No, czasami trzeba podjąć niepopularną, trudną decyzję po to, żeby właśnie postawić na rozwój. Proszę pamiętać, że jako Beniaminek, a to z historii doskonale wiecie panowie, że Beniaminek w drugim sezonie zwykle ma bardzo pod górę, jest trudno, jest ciężko. Chyba, że jest Rakowem. No tak, ale to taki fajny wyjątek potwierdzający regułę, może tak. No i mówiąc wprost, to liga nauczyła się Radomiaka i coraz trudniej nam się grało i powrócę do tego motywu, że to jest coś takiego bardzo trudno do zdefiniowania, tak? Bo, ale pewnie wiemy wszyscy, o czym mówię, że albo drużyna gra, albo nie gra. I w którą stronę to idzie, bo ważna jest tendencja według mojej oceny. Jeśli tendencja jest w dobrą stronę, to nawet jeśli ten progres jest minimalny, to warto poczekać. Natomiast tutaj oceniłem po prostu, że będziemy zjeżdżać w dół. Zdaje się, rozumiem pana prezesa, bo znam takiego właściciela klubu, który raz na jakiś czas pytał, czy idziemy w dobrym kierunku. No nie chciałbym być adwokatem diabła, czyli w takiej roli postawiono trochę pana prezesa, bo raczej media przyjęły bardzo źle tę zmianę. To się zdarza. Natomiast rzeczywiście te pytania, czy idziemy w dobrym kierunku, co będzie za pół roku, w klubie jest bardzo, bardzo często powtarzane. I tak rozumiem, że była taka decyzja, aczkolwiek gdyby pan to zrobił, ja nie chciałem doradzać, bo teraz pod faktu możemy tak mówić, gdyby to działo się w czerwcu albo na koniec rozgrywek ligowych, gdzieś to by uciekło w tym ogólnym jazgocie, tym takim podsumowaniu tego. Jest ale, ale to moim celem ma być coś, żeby coś nie, ukryć, nie. Żeby ma coś, nie ma trzeba coś wyglądać, ma być, no bo jeśli ma pan być przypudrowane, tak? Trochę tak, niestety. Ale po co? Jeśli pan powiedział, że nie idziemy w dobrym kierunku, czy te cztery kolejki, które zostały do końca, kierunek by zmienił, uratował. Nie, rozumiem argumentację, tylko twierdzę, że odbyło się to w terminie niewygodnym, stąd taki duży szum, przede wszystkim medialny. Bo jak pan powiedział, trener Banasik zachowuje się fair, to jakoś niespecjalnie krytykuje was za to, co się stało, pewnych rzeczy nie rozumie, to zawsze boli. No poza tym pamiętajmy jedno, trener Banasik pracował w jednym klubie 4 lata. Wedle norm nie tylko w polskiej piłki jest to naprawdę sporo czasu. No i tyle mojej obrony, panie Sławku, żeby nie było. Bardzo dziękuję, tylko jeszcze raz. Właśnie czekałem na to słowo. Obrona jest potrzebna wtedy, gdy jest winny. Ale ja rozumiem jedno pytanie, czy idziemy w dobrym kierunku? I to chyba panem czy zarządem powodowało. No.
A ja mam się, że się zastanawiam, 4 lata mówisz, Janusz, a czemu nie dano tych 4 meczów dokończyć? Dla kogo jest klub, zastanawiam się w szerszym kontekście, czy przypadkiem nie w dużej mierze dla kibiców? Czy nie ma pan poczucia, że kibice mogą być rozczarowani, bo to był dla Radomiaka w dużej mierze historyczny sezon, kapitalna jesień? I dajmy z tym trenerem, który wiadomo, był uwielbiany w Radomiu, dajmy temu trenerowi dokończyć sezon, żeby kibice mieli poczucie, no trudno. Do tego zmierzam, że na koniec sezonu ta zmiana byłaby... łatwiejsze do strawienia. No. Oczywiście. A i rodzi się drugie pytanie. Czemu akurat trener Lewandowski? Co zadecydowało, że to ta kandydatura wygrała? No, kandydatur było więcej, ale no, względy różne, pragmatyczne, rozmowy z trenerami, z potencjalnymi trenerami i najbardziej przekonujący był Mariusz Lewandowski, jego wizja, która nam się spodobała po prostu. Natomiast no, czy te 4 kolejki, jeszcze raz, uważam, że to jest bezcenne dla nowego szkoleniowca to, że ma szansę właśnie miesiąc wcześniej już się zapoznać z drużyną i po prostu rozeznać, którzy zawodnicy do jego koncepcji pasują, a którzy nie. Wydaje mi się, że takie właśnie 4 mecze no, grane na poważnie, a nie w sparingach w przygotowaniu przedsezonowym są no, bezcenne do tego, żeby właśnie stworzyć dużo mocniejszy zespół. Bardziej, że nie musiał utrzymywać klubu, bo klub sobie... No tak, gdyby nie właśnie. To pewnie byśmy inaczej zarządzali tym wszystkim i nie robili takich ruchów, ale a tutaj jest już komfort i po prostu celem jest no, rozwój z klubu, no po prostu... No tak, panowie, ale jedna rzecz, bo wszystko mam wrażenie ląduje na barkach trenera Banasika, a on sam mówił chociażby w programie w Stanie Futbolu, że mierzył się z rzeczami, z którymi trener na tym po poziomie nie powinien się mierzyć. I mam wrażenie, że trochę w przypadku Radomiaka otworzyła się taka puszka Pandory, bo słyszymy, że tak, trener Banasik musiał robić jednocześnie za trenera od przygotowania fizycznego, że jego asystenci musieli pracować na kilku etatach w szkole, w innych miejscach, że czasami nie było ich na treningach, że nie macie tych kamizelek systemu Katapult, który analizuje dane z monitoringiem obciążeń fizycznych. No, to są takie rzeczy, które jednak powodują jakiś pewien kontrast. Osiągaliście wyniki grubo ponad stan, a teraz być może po prostu wróciliście do miejsca, w którym być powinniście, jeśli chodzi o organizację. Tutaj trener Banasik, szczerze mówiąc, się w język nie gryzł, że tych przeszkód było po prostu do prowadzenia drużyny mnóstwo. Kiedy 4 lata temu podpisywałem umowę z trenerem Banasikiem, oczywiście, że była rozmowa o asystentach i to była decyzja trenera, że on sam będzie przygotowywał drużynę. To nie było tak, że nie stać nas było na asystenta. Trenerze, ale decyzja, prezesie, ale dzisiaj jesteśmy w ekstraklasie. Ale ten motyw nadal był. Myśmy dopiero niedawno doszli do tego, że trener Banasik jednak będzie miał na przyszły sezon, gdy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, trenera przygotowania fizycznego. To po pierwsze. Jeśli chodzi o system Katapult, no był na początku roku u nas przedstawiciel firmy, demonstrował, pokazywał i to również była decyzja trenera, że on tego nie chce. A czy w ogóle nie macie żadnej analizy przygotowania fizycznego zawodników? Jeśli chodzi o budowę elektroniczną, że się tak wyrażę, to mieliśmy system już przez Wernera Liczkę zakupiony i to jest jakby do dyspozycji w klubie. Jeszcze raz, to była decyzja trenera, że nie po prostu doszedł do wniosku, że nie ma takiej potrzeby, a jeśli chodzi o sztab, powiększenie, był taki motyw, gdy po prostu, ja rozumiałem doskonale trenera, bo był taki motyw, że po prostu nam szło fajnie i obawiał się, że wrzucenie kogokolwiek nowego do sztabu może spowodować, że jakieś zachwianie, że nie ma sensu mieszać w tym kotle, jak się wyraził i lepiej, że on sam sobie z tym poradzi. Wygląda na to, że miał bardzo mocną pozycję. No dobrze, ale panowie, no to jest jednak absurd, kiedy asystent trenera w ekstraklasie musi chodzić również do pracy, do szkoły i trener mówi jednocześnie, że nie ma go do dyspozycji. A trener podczas jest treningów. Trenera nie ma podczas
kierownikiem drużyny jest, nie jest. Tak, kiedyś, tak, tak powiedział trener. Kiedyś tak było, rzeczywiście, jak byliśmy w drugiej lidze. U nas nigdy nie było, że się tak wyraża, ani czapy administracyjnej, ani przesadnej liczby jakby ludzi, którzy są dookoła i sztabu. No to dość zawsze było skromnie od tej strony, ale bez przesady. No, to przez 4 lata nie przeszkadzało to, że no tak, ale jednak zaczęło, skaczecie tak. Od drugiej ligi do ekstraklasy, pewne standardy jednak też powinny iść razem z miejscem, w którym się znajdujecie. No prezes nie uważa, że rywale na tym poziomie jednak wymagają innej analizy, innego przygotowania, głębszego, no, głębszej struktury całego zespołu. Okej, ale uważam też, że nic na siłę, że mówiąc kolokwialnie, wklejanie kogokolwiek trenerowi nie będzie dobrze. Czyli trener nie chciał, aby jego asystent nie dzielił pracy ze szkołą. Ja myślę, że chciał, ale żeby to było inaczej zorganizowane, ale z drugiej strony pewnie cenił to, co robi asystent i nie chciał tego zmieniać. Przyczyna znowu ta sama, tak jak dorzucenie kogoś nowego, tak samo pozbycie się kogoś, z którym to wszystko szło. I to jest zrozumiałe, aczkolwiek oczywiście no, ten problem zniknie, ponieważ trener Lewandowski ma swojego asystenta. To też jest zdanie z trenera Banasika. Niektórzy nie wytrzymali ciśnienia, bo rozbudziliśmy apetyty. Zaczęto mówić, że 5. czy 6. miejsce to będzie katastrofa. To ja się pytam, kto nie wytrzymał. Nie wiem, skąd to jest stwierdzenie, bo ja niczego... Może się nie rozstaniecie w zgodzie za chwilę, jak się tak będziemy te zdania wyciągać. Nie, bez przesady. Mówiłem przed sezonem, że naszym celem jest, żebyśmy osiągnęli w górnej części tabeli wyniki i to będzie bardzo duży sukces jak na Beniaminka i nadal twierdzę, że takie cele są całkiem okej. Natomiast jeśli... Panie prezesie, przepraszam, złapię za słowo. Czyli trener cel zrealizował i został zwolniony. Może nie tak, że cel zrealizował. No, po prostu są następne cele, które uważamy, że z innym trenerem będą łatwiejsze do osiągnięcia. Przepraszam, czyli jakie są cele na przyszły sezon dla trenera Lewandowskiego? Ja z mojej strony ponawiam... spokojne okrzepnięcie w górnej części tabeli, a jeśli się okaże, że gramy na tyle fajnie, że jesteśmy w stanie być 1-4, no to w ogóle cudownie, ale bez przesady, łażę twardo po ziemi i mam świadomość, że stawianie jakichś tam nie wiadomo jakich celów nie ma sensu. Natomiast z drugiej strony, czemu nam zabraniać marzeń? Bo co, bo Radomiak? Bo taki... Nie, my nie klub, zabraniamy tak, marzeń, tylko... No, my chcemy po prostu być jak najwyżej i uważam, że znowu ten kierunek jest dobry, dlatego że coś, co było naszą słabością, czyli infrastruktura, za chwilę nagle skokowo się podniesie na taki poziom, gdzie Radom nie będzie miał powodu, żeby się wstydzić. Kiedy ten ośrodek będzie? No bo rozumiem, że ogłosiliście to na początku roku, że taki ośrodek będzie budowany. Stadion też był ogłaszany, a wiemy w jakim jest stanie. To ośrodek, tak, jaki jest proszę, plan? Proszę jakby nie winić z tego tytułu klubu. No to jest takie, nie, to jest miasto. To żeby być fair, to jest miasto. Ale to nie, też nie chciałbym, broń Boże, miasta oskarżać o coś takiego. No tak się, czasami, no dlatego, że firma, która wykonywała to przedsięwzięcie, po prostu upadła, zbankrutowała. No, pytam, czy to z tego tytułu trzeba winić miasto? No czasami ktoś tak... Ktoś wkładał też na to pieniądze, ktoś to kontrolował, doglądał. No. Ale wszystkie procedury muszą być zachowane. Proszę pamiętać, że to jest grosz publiczny i to jest bardzo starannie pilnowane, w jaki sposób się to wszystko odbywa. Potem wyłanianie następnych wykonawców. Okazuje się, że wykonawca wyłoniony nie spełnia warunków, trzeba nowego. Także ja, mimo że mnie to ogromnie boli, bo chciałbym już od 2018 roku grać na nowym stadionie, a dzisiaj mamy 2022 i jeszcze go nie ma. Natomiast widzę, w jakim kierunku idzie i mimo, że to już enty aneks, ale podpisany, że do końca roku ten stadion powstanie. A ośrodek?
Dokończę jeszcze tylko kwestię stadionu. Już w czerwcu przeprowadzamy się do nowego obiektu, czyli siedziba klubu i szatnie zawodników. Już jesteśmy na nowym miejscu. Jeśli chodzi o nowy ośrodek, jesteśmy w tej chwili na etapie oczekiwania na zezwolenia na budowę. Jest plan, żeby zdecydowanie w tym roku budowa się rozpoczęła. No, są cztery boiska, jedno pod przykryciem, hybryda, sztuczne, podgrzewane. Naprawdę wygląda to w planach bardzo fajnie i możliwość jeszcze rozbudowy tego ośrodka, ponieważ tereny są przyległe takie, że będziemy mogli je w razie potrzeby pozyskać. Więc poza tym no, mamy bardzo fajne boisko, powstało w mieście również na ulicy Rapackiego wraz z całym zapleczem, gdzie doskonale można trenować. Mamy bardzo fajne możliwości, jeśli chodzi o... Jest takie super boisko na poziomie naprawdę europejskim, jeśli chodzi o powierzchnię, o nawierzchnię, o jakość tego wszystkiego. Jedlnia Letnisko się nazywa, to jest 10 kilometrów od Radomia. Także jeśli jest potrzeba, to uprzedzając te braki infrastrukturalne, to naprawdę nie jest aż tak źle, jakby mogło się wydawać. Oczywiście są takie dni w zimę, gdzie nieszczęśliwie, że przez parę dni rzeczywiście śnieg przysypał, przykrył i były trudności, ale to te trudności nie dotyczą tylko Radomiaka. Nie, jednak trener mówił o nie kilku dniach, a po prostu, że właściwie ten okres zima, wiosna to jest katastrofa wokół Radomia, okolic. Nie ma po prostu gdzie trenować. Mam wrażenie, że to jest tak, że... Trener jakby wymyślał sobie te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówimy, a prezes troszkę tutaj nam zamazuje. A może byliście zmęczeni sobą? Trenerzy byli super, przygotowanie, okej, trener od przygotowania fizycznego to szkoleniowiec też tego nie chciał, boiska też są w Radomiu, okej, no ja tego nie kupuję. Aż tak różowo nie jest, to po pierwsze, bo mnie tak samo bolało jak i Darka to, że są kłopoty, że współdzielimy choćby boisko lokalnym, w cudzysłowie mówiąc, rywalem, chociaż ja tego tak nie postrzegam. No, właścicielem obiektów jest Mosir, do którego też często mieliśmy pretensje, jeśli chodzi o przygotowanie boisk, ale ponownie tendencja idzie ku lepszemu, dlatego że to my będziemy już na nowym obiekcie dbać o infrastrukturę, więc będziemy mieli no, większe możliwości dopilnować tego, żeby było dobrze. Jasne, że było ciężko i to chwała dla Darka Banasika, że w takich warunkach robił taki wynik. No, to nie ulega kwestii. Dobrze, rozumiem, że to była stricte pana decyzja, tak, żeby zwolnić Dariusza. Tak, końcową decyzję podejmuję ja, no tak jest struktura kluba zorganizowana. Też rozmawiamy bardzo dużo, jeśli chodzi o ludzi, którzy są skupieni dookoła klubu. Mamy takie zdjęcie z szatni Radomiaka, to możemy pokazać, czy z budynku klubowego, nie wiem, czy pan kojarzy tych szejków, którzy są na zdjęciu. Między innymi to jest pan oraz Grzegorz Gilewski. Dostaliśmy takie zdjęcie tutaj lepszej jakości. Pytam o tę strukturę Radomiaka, no bo cały czas mówi się o tym, czy Grzegorz Gilewski pełni funkcję aktywną w Radomiaku? Co pan na to? Grzegorz Gilewski jest moim wspólnikiem biznesowym, jest sponsorem klubu, a poza tym jest moim przyjacielem, więc naturalną koleją rzeczy jest, że rozmawiamy o piłce bardzo dużo. Bo oficjalna działalność Radomiaka pana Grzegorza zakończyła się w grudniu 2019 roku, co nie zmienia faktu, że w klubie jego głos jest cały czas słyszalny. Zgodzi się pan z tym? W jakim sensie słyszalny? No, może chociażby no odpowiada za transfery polskich. Jest sponsorem, zresztą wspólnie ze mną jest sponsorem klubu, więc nic dziwnego, że jego głos jest. Trener Banasik nawet w Lidze Plus Ekstra nazwał go prezesem.
Tak umownie na wszystkich mówimy panie prezesie i jest miło, także nie, bo poza tym jest pan, prezesem, bo poza tym jest prezesem, bo przechodzimy spółki, do poważniejszych trochę spraw, nie ukrywam, i decyzja, nie ukrywajmy, o rezygnacji z akcji Radomiaka była takim ruchem wyprzedzającym, bo PZPN po tym, jak te wyroki w listopadzie 2021 roku zapadły, no to chciał po prostu nałożyć dyscyplinarkę na Grzegorza Gilewskiego. On musiał się pozbyć tych akcji, bo wiadomo, że za ten proceder korupcyjny otrzymał 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz zakaz zajmowania stanowisk związanych z organizacją i uczestnictwem w profesjonalnych zawodach sportowych na 2 lata, więc tutaj było oczywistością, prawda, że musiał się tych akcji pozbyć. Natomiast no wszyscy właściwie, którzy operują w polskiej piłce, także menadżerowie piłkarscy, mówią, że pan Gilewski po prostu w klubie jest szefem. No, bez przesady. Struktura klubu jest taka, jaka jest i nie ma czegoś takiego jak szef Gilewski. To nadinterpretacja. Wie pan, nie robicie w konia Polski Związek Piłki Nożnej mimo wszystko? Możemy pokazać jeszcze jedno zdjęcie. To jest zdjęcie z grudnia 2021 roku. I to jest spotkanie z Lechem Poznań, dla was szczęśliwe. To jest mecz chyba, który zakończył się wynikiem 2-1. Loża Radomiaka, jest pan, jest prezes Stępniewski i jest pan Gilewski. I tak właściwie jest na każdym meczu, wyjazdowym, niewyjazdowym. Trudno odciąć się od tego, że jednak no jest to człowiek, który cały czas pełni funkcję aktywną w klubie. To, że jest obserwatorem meczów, to nie jest tak, że jest mu to zabranione. To jest wolny człowiek, przypominam. Tak, jasne. I ma prawo do tego i nie widzę powodu, żeby miałby się z tego tytułu samobiczować. No, kocha piłkę tak samo jak i ja i pewnie my wszyscy tutaj. I nie wiem, dlaczego zabronić mu tej miłości. Tak, ale wie pan, no jeżeli ludzie związani z piłką no mówią, że on jest odpowiedzialny za transfery polskich piłkarzy do zagranicznych, za chwilę przejdziemy, no to coś jest tutaj nie tak. No nie wiem, w jaki sposób niby jest odpowiedzialny za to? No. Że dogaduje te transfery. Nie, no bez przesady. A inaczej, to dlaczego był na przykład na ostatniej konferencji prasowej Radomiaka, kiedy przedstawialiście Mariusza Lewandowskiego? Jest współwłaścicielem hotelu, w którym ta konferencja była. Okej. Okay. Takie dziwne? Panowie, czy to jest dziwne? No jest to dziwne. Co to jest? Ja myślę, że to jest kwestia też spojrzenia na Radomiak przez część mediów, część dziennikarzy. Po prostu obecność Gilewskiego w tej formie, o której pan prezes mówi, na pewno wielu ludzi uwiera, no bo sprawa jest jasna. U nas się troszeczkę patrzy na to czarno-biało. Jeśli był zamieszany w sprawę korupcji, czy udowodniono mu coś, generalnie powinien być odstawiony poza sport, poza piłkę nożną. I stąd później są tego rodzaju łamańce. I stąd też zwolnienie pana Sika przyjęto tak niedobrze, bo nie chodzi o to, że to jest klub z Radomia, Radomiak, a pan Sławek jest tam prezesem klubu. No to się wiele rzeczy na to nawarstwiło. Niechęć do jednego z udziałowców, niechęć do sposobu zarządzania. No i na końcu sam trener, który miał bardzo ładną kartę trenerską, przede wszystkim trener Legii, drużyn młodzieżowych, juniorskich i tak dalej, i tak dalej. A sprawa Gilewskiego, sprawa jego obecności w takiej formie, no jeszcze raz podkreślam, uwiera, jest mało wiarygodna dla klubu. Nie oskarżam Grzegorza Gilewskiego, bo on swoje, jeśli nie odcierpiał, to swoje dostał. Ale mi się wydaje, że to jest element taki jakby wiążący całą sprawę zwolnienia trenera, bo o tym mówimy. Tego nie negujemy, Janusz, tylko są pewne też decyzje, czyli zakaz funkcjonowania w piłce, jeśli chodzi o pewne absolutnie sprawy tak decyzyjne. A jest to jednak moim zdaniem grubo obchodzone. No, i wszystkie znaki na niebie i na ziemi, rozmówcy, świadkowie i tak dalej, mówią o tym otwarcie wręcz, że Grzegorz Gilewski pełni funkcję w Radomiaku dalej. Nie ma oczywiście tytułu, ale jest to fakt. Ale będziemy do tej strukturze, panie prezesie, rozmawiać dalej, bo teraz chciałem przejść do Oktawiana Moraru. Kto w ogóle tą grupę, ona się nazywa Football
Hebdo wprowadził do Radomiaka? Skąd ona się pojawiła w Radomiaku? Odezwał się do mnie człowiek właśnie z tej grupy i zaprosiłem na rozmowy, na spotkanie do Radomia i dogadaliśmy się. A prześwietlił ich pan, co robili wcześniej? Tak, ja te prasowe doniesienia czytałem oczywiście, no ale... A sprawdził pan, czy są dogłębnie sprawdzone, czy są prawdziwe? Ale w jaki sposób nie miałem to sprawdzać? No ja... To już panu pokażę, bo najpierw przedstawię taki slajd. To jest pewnie ta prezentacja, którą pan Moraru panu pokazywał. 33 slajdy, jak powinien zmienić się Radomiak. W tej grupie, która do Radomiaka weszła, jest między innymi jeszcze Arkadie Zaporożan, czyli taki bardzo znany menadżer z Ukrainy, który od lat współpracuje z Miczą Luczesku, ale też wprowadzał takich bardzo mocnych Brazylijczyków i Portugalczyków na ten wschodni rynek. Jest Rui Gomes, o którym w przypadku Radomiaka to nazwisko nie padło, on jest szarą eminencją, też portugalscy piłkarze wprowadzani na rynek bardzo mocno, a także na Bliski Wschód. Zresztą wy ostatnio José Santosa z Bliskiego Wschodu, z Bahrajnu sprowadzaliście, prawdopodobnie to także dlatego, że te koneksje w Football Hebdo tak wyglądają. Pytam, dlaczego, czy pan sprawdził, co mieli za uszami też być może w kontekście korupcji, bo myślę, że wy jako klub z takim naznaczeniem powinniście takich ludzi prześwietlać bardzo mocno i powinniście być na wskroś czyści. To ja teraz przedstawię akt oskarżenia z prokuratury w Lizbonie. O tak jest. Jest taki piłkarz, Pedro Mendes. On grał w klubie Oriental i został oskarżony przez prokuraturę w Lizbonie o ustawianie meczów i grę w zakładach bukmacherskich, co jak wiemy jest zakazane, i został zawieszony. To jest bodajże akt oskarżenia z 27 maja 2017 roku. Proszę sobie wyobrazić, że minęło kilkanaście dni od postawienia tego aktu oskarżenia Pedro Mendesowi, zawodnikowi Orientalu. On oczywiście musiał odejść z portugalskiej piłki, gdzie podpisuje swój kontrakt po kilkunastu dniach od tego aktu oskarżenia. Octavian Moraru bierze go na pokład Politechniki Liassi. To jest klub, którym zaczął zarządzać w 2017 roku. Mało tego, później bierze go na pokład innych klubów, Gazmetanu i Uniwersytetu Cluj. Mało tego, rumuńska prasa odkrywa również, że zatrudniał czterech innych jeszcze piłkarzy, którzy grali w meczach w Portugalii ustawionych. To jest bardzo taka szeroka, największa w historii portugalskiej piłki afera korupcyjna. Ona się nazywa Jogo Duplo, podwójna gra. No i między innymi ten zawodnik został za to skazany. Co pan na to? Czy to jest coś, z czym powinniście być w jakikolwiek sposób łączeni? Myślę, że nie powinniśmy. Mnie interesuje działalność Octaviana tu, u nas, i ma robić to, co powinien robić. Po prostu jest dyrektorem sportowym i uważam, że działa tak, jak powinien, jeśli chodzi o granice prawa. Jeśli by prawo łamał, to myślę, że są odpowiednie czynniki do tego, żeby po prostu mu nie pozwolić na to. Natomiast jeśli chodzi o Ale panie prezydencie, a nie zapala się panu lampka? On zmieniał kluby razem z panem Zaporianu, razem z Rui Gomeszem jako grupa Football Hebdo, wchodził do jakichś klubów i wychodził z nich po kilku miesiącach. 2014 to razem jeszcze z ojcem, z Valerim Moraru, Rapid Bukareszt, doprowadzili do upadku tego klubu. 2016 z Imbru Kiszyniów, 17 Politechnika, 18 Gazmetan, 19 Uniwersytetea, 2020 FC Hermannstadt. Z wyjątkiem Gazmetanu, w którym szło mu dobrze, ale tam też sprowadził kilkunastu Portugalczyków, tak jak w przypadku Radomiaka. Politechnika był tam zaledwie 3 miesiące. Pokłócony z całym zarządem klubu, nie wywiązali się z ustaleń. To za chwilę jeszcze przejdziemy do szczegółów. Uniwersytetea popadli w długi, brak awansu z drugiej ligi, największy w historii budżet tej ligi przepalony. Na kogo? Na Portugalczyków oczywiście. Hermannstadt, spadek po kilku miesiącach w klubie. Nie zapala się lampka, że ta grupa skacze od klubu do klubu, próbując mu pomóc
i zatrudniając gigantyczne liczby piłkarzy z Portugalii, Brazylii i innych takich kierunków. U was jest 16 już takich piłkarzy. Na razie ci piłkarze, których sprowadziliśmy dzięki działalności Oktawiana, no to pomogły dojść Radomiakowi tu, gdzie jest. Na przyszłość nie wiem, zobaczymy. Ja na pewno robimy to wszystko z należytą ostrożnością i nie mamy zamiaru jakby chwiać proporcjami. Myślę sobie, że w innych klubach polskich jeszcze więcej jest ludzi nie Polaków niż w Radomiu i z tego tytułu nikt nie robi. Prezesie, ale który z tych piłkarzy pomógł ja być może chcę, tam, gdzie jest? Ja być może chcę panu zapalić lampkę. Rafał Rossi. Okej. No Rossi zdecydowanie tak. A reszta? Jest ich trochę więcej. No. Luizao, bardzo obiecujący zawodnik, niestety kontuzja. Nascimento, tak samo. I wszystkich akceptował trener, tak? Oczywiście. No, nic nie robiliśmy wbrew trenerowi, bo uważam, że byłoby to nielogiczne. No, trener musi wyrazić akceptację. Jeśli chodzi o Tabocele, no, ostatni mecz choćby na Górniku Zabrze pokazał, że to jest bardzo obiecujący zawodnik. I tak oczywiście, że nie da się stuprocentowej skuteczności uzyskać, jeśli chodzi o transfery, ale ci, których wymieniałem, uważam, że zdecydowanie podnoszą jakość i mało tego, z punktu widzenia klubu, no najważniejsze jest koszt takiego zawodnika. No, gdy na podobną pozycję chcę uzyskać odpowiedniej jakości zawodnika z Polski, no to po prostu jest dużo droższy. Panie prezesie, no z tych zawodników tylko 4 przekroczyło z 16 tysiąc rozegranych minut w Radomiaku. Oczywiście jest Rafael Rossi, jest Felipe Nascimento, jest Luis Machado i Maurides. Powiedzmy, to są czterej zawodnicy, którzy coś znaczą, czy znaczyli w tej lidze. Reszta to są zwykłe kasztany, można powiedzieć, do tej pory. No po prostu przypaliliście pieniądze. Ciężko się z tym polemizuje. I dodajmy jeszcze kwestię identyfikacji trybun, bo też pojawiają się pytania na czacie, choćby Włodarczyk, ale nie Tomek, tylko Jacek pyta po prostu, czy nie obawia się pan złej atmosfery na trybunach, bo o ile ten 2022 rok dla całego świata jest rokiem wychodzenia gdzieś z paru złych lat, to mam wrażenie, że wszystko co złe w Radomiaku, no nie, właśnie nie wszystko co złe się zaczęło w tym roku, ale wszystko teraz rozlewa się z kąpielą i ta kropla, jaką było zwolnienie trenera Banasika, przelała czarę goryczy. I po prostu Radomiak ma teraz fatalny wizerunek i wydaje się, że będzie miał tylko gorszy. Jak dzisiaj czytam, to już nie mówi się organizacyjnie Stal Mielec, tylko organizacyjnie Radomiak. No bez przesady. A to, jak będzie postrzegany klub, to po prostu wyniki powodują, w jaki sposób jest postrzegany. I to od tego nie uciekniemy. I tak uważam, że właśnie w takim kierunku trzeba iść. I my z naszym budżetem, trzeba pamiętać, że jesteśmy klubem, który ma prawie najmniejszy budżet w lidze. No jesteśmy w pewien sposób trochę skazani na zawodników, którzy powiedzmy nie zawsze są bez wad. No, często jest tak, że trzeba podjąć ryzyko, żeby zawodnik się odbudował u nas. Jeśli to się uda, no to ale jesteśmy... w większości się nie udało. Trenery, prezydent Banasik wczoraj w stanie futbolu mówi, kogo mi brakuje wiosną. Kaputa, Jakubika. No dobrze, nie mówi, ale fajnie gra. Dobrze, panie prezesie. Albo Abraham Polaków. Albo Tabocele. Polaków, najprostszy przykład. Może lepiej trenerzy zamiast 12 Portugalczyków. Miłosz Kozak. Dlaczego rozwiązaliście z Miłoszem Kozakiem kontrakt? Z zawodnikiem, którym był żelaznym piłkarzem dającym wam awans z pierwszej ligi do ekstraklasy. Mówi się o rzekomym rasizmie tego piłkarza w stosunku do obcokrajowców u was w drużynie. Rzeczywiście było tak, że trener podjął taką decyzję. A nie Oktawian Moraru? Nie. Że Miłosz po prostu nie dogaduje się z zawodnikami z Portugalii, z Brazylii. I że no po prostu nie ma chemii między nimi i zresztą
proszę popatrzeć, co się zadziało z wynikami Radomiaka po odejściu Miłosza Kozaka. I uważam, że tutaj trener jakby czyszcząc atmosferę w szatni spowodował, że drużyna zaczęła grać lepiej. I to taki zarzut uważam, że jest... No, no, tylko wie pan, no, to nie. Był podstawowy też piłkarz do tego momentu, powiedzmy, jakiegoś incydentu wewnątrz drużyny, też podstawowy w Ekstraklasie i wieści z Radomia są takie, że nie chciał po prostu podawać ręki Oktawionom i Moraru, bo zarzucił mu, że wpycha do składu trenerowi Banasikowi piłkarzy, których sprowadził, że nakazał wręcz mu im grać, a on po prostu się temu sprzeciwił. I nagle wkręciliście go w jakiś rasizm, gdzie widziałem w artykułach były jakieś przecieki do prasy, że nagle Miłosz Kozak jest rasistą, rozwiązujecie z nim kontrakt. Mało tego, rozwiązujecie z nim kontrakt i wlepiacie mu roczny zakaz wypowiadania się. Po co? Roczny zakaz wypowiadania się, no taki standard, żeby tak. Po prostu tę atmosferę, żeby tej atmosfery po prostu pilnować w zespole i tutaj akurat nie widzę nic złego w tym, żeby w taki sposób to robić. Natomiast jeszcze raz powtórzę, że no, atmosfera była bardzo ciężka właśnie ze względu na to, że miał no, trudną chemię, może tak powiem, oględnie, jeśli chodzi o zawodników o innej karnacji skóry. Okay, panie prezesie, ja, tak jak mówię, ja chcę zapalić być może panu lampki, być może pan sobie znajdzie więcej odpowiedzi na te pytania, które mi się w głowie tworzą. Florin Prunea, pamiętacie takiego bramkarza reprezentacji Rumunii? 40 razy grał w kadrze Rumunii. Był przy okazji też działaczem w Politechnice Liasi, kiedy do klubu wszedł Oktawian Moraru i Arkadie Zaporożan. Florin Prunea, 17 czerwca 2017 roku dla gazety Libertatea. Florin Prunera oskarża nowych inwestorów grupę Fotbal Hebdo o pranie brudnych pieniędzy w klubie. Dzieją się tu poważne rzeczy. Zobaczycie, ci ludzie to oszuści. Zobaczycie, jak słabych piłkarzy tu sprowadzają. Wiem, co mówię. Tu się piorą brudne pieniądze. Pensje zawodników pokrywane są z pieniędzy pochodzących z Naddniestrza i z Tyraspolu. I z Kiszyniowa również. Z Imbru Kiszyniów to był wcześniejszy klub Oktawiana Moraru. To są ciężkie oskarżenia takiego człowieka, którego nie wzięliśmy z kapelusza. No to jest 40-krotny reprezentant Rumunii i również członek zarządu Rumuńskiego Związku Piłki Nożnej. Ja będę oceniał działania Oktawiana tu u mnie na moim podwórku i gwarantuję, że tutaj nic się nie będzie działo takiego, co by było niezgodne z prawem. To przy okazji jeszcze zdjęcie Grzegorza Gilewskiego z Oktawianem Moraru też i z Arkadie Zaporożanem w Kijowie bodajże, jak poznaję, z stadion. To tak a propos braku aktywności Grzegorza Gilewskiego w Radomiaku, no to się jednak mimo wszystko bardzo mocno nie spina, panowie. Delikatnie mówiąc. Wychodzi na to, że świat jest czarno-biały, panie Sławku. Zły zarząd, prezes jest dobry trener, ale mówiąc poważnie, czy ktoś w Radomiu ma jeszcze, ktoś w Radomiu, poza wami, poza grupą, która zarządza klubem, myślę tu o władzach miasta, nie wiem, o Mazowieckim Związku, czy ktoś po prostu chciałby, żeby Radom jakby silną drużyną w polskiej piłce. Czy to nie jest tylko wasz, może nie kaprys, ale wasz pomysł na to, żeby wziąć się za to, żeby Radom jakby grał w elicie rozgrywkowej. Czasami myślę, że to jest walka was z wszystkimi. Czasami takie wyzwania są bardzo, bardzo fajne, no. że trzeba się mierzyć z różnymi rzeczami po to, żeby osiągnąć sukces. Natomiast nie, uważam, że przede wszystkim Radom sportowo jest super miastem. Miastem stosunkowo dużym, jeśli chodzi o Polskę, bodaj na 13 miejscu. Atmosfera sportowa jest widoczna naprawdę gołym okiem i to nie tylko jeśli chodzi o piłkę nożną. Powstała super hala widowiskowa, jeśli chodzi o notabene to jeden z tych elementów tego kompleksu, w którym będzie również nasz stadion. Władze miasta
prezydent miasta jest bardzo prosportowy i to... Ale często chyba pozdrawiany na trybunach ostatnio. No tak. O ile dobrze słyszałem. Janusz, dobra, dałeś to jest, oddech to jest na chwilę, ale ja mam jeszcze... Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda panowie, z perspektywy kibica. Słuchajcie, ja czytam cały czas czat, panie prezesie, i umówmy się, no... Nie ale macie dobrej pracy. Mamy we trójkę zadziobać pana prezesa, czy ja nie, mogę... Nie, ale nie. Chcę powiedzieć po prostu, nie, pan... ja nie jestem ani kibicem Radomiaka, ani nie siedzę... Ja tak samo, ale pan, ja panu prezesowi być może uświadamiam teraz pewne rzeczy, jak bo tak naprawdę ta lista, ale nie, a propos grupy Fotbal Hebdo, być może, mówię, nie prześwietliliście tego dokładnie, bo no to się czyta, jeżeli ktoś poświęci temu trochę czasu, a ja poświęciłem na to trochę czasu, to musimy jednak wrócić do pewnych rzeczy, do tych słów Florina Prunei, czyli 40-krotnego reprezentanta Rumunii. I Gazeta Pro Sport poszła trochę tym tropem i w 2016 roku było duże śledztwo w Portugalii, również w Rumunii. To się nazywała chociażby Operacja Matrioszka i pranie brudnych pieniędzy na portugalskim rynku przez klub União Leiria, przez Aleksandra Toustikowa, czyli Rosjanina, który ten klub przejął. I tu cytat. Toustikow ma bliskie kontakty i relacje z Zimbru Kiszyniów. Tam z kolei decyzję podejmuje Oktawian Moraru. Klub faktycznie należy do Nikolai Czornaja, wiceprezesa rosyjskiego Łukoilu, jest dzierżawiony przez Moraru oraz Arkadię Zaporożana. Sprawę Toustikowa badał Europol i ślady tej działalności zaprowadziły go także do Zimbru Kiszyniów, ale tam ślad się urwał. Pewne rzeczy bardzo trudno udowodnić, kiedy nie jest się w Unii Europejskiej, a w Mołdawii. I ta lista, panie prezesie, jest jeszcze bardzo, bardzo długa, bo doszliśmy dopiero z Zimbru Kiszyniów do Politechniki Liasi, później był Gazmetan w Uniwersytecie i tam wszędzie powtarzał się jeden schemat, też nakreślony przez Europol w 5 punktach. Znaleźć klub z problemami, dogadać się na tanie sprowadzanie piłkarzy, sprowadzić ich na tyle, aby mieć znaczny wpływ na skład, nadzorować funkcjonowanie klubu, czerpać zyski z części pensji, procentów z transferów, praw telewizyjnych. Mówi to coś panu? To są punkty nakreślone przez Europol. Ja patrzę ze swojej perspektywy. Jeśli mogę podpisać kontrakt z dobrym piłkarzem za dobre pieniądze i jest to wszystko w majestacie prawa robione, no to cóż tym złego, że... A na jakiej zasadzie działa w ogóle Oktawian Moraru? Go nie ma na stronie internetowej klubu. On jest dyrektorem sportowym. W grudniu tak, dał tak, w Fanatiku... Tak, przyjęliśmy, że jest dyrektorem sportowym w klubie. To po co Banasik miał być dyrektorem sportowym również? Przecież taką funkcję mu przed chwilą zaproponowaliście. No, zaproponowaliśmy, ponieważ... Kto byłby tym dyrektorem? Z uwagi na to, że... No, z Darkiem Banasikiem się doskonale nam współpracowało i szkoda byłoby po prostu tę współpracę tak nagle przerwać, bo uważamy, że jeśli trener miałby ochotę, miałby no, determinację, żeby działać u nas w klubie, no to pewnie byśmy strukturę zmienili. Czy Oktawian dostaje jakieś dodatkowe procenty na przykład od transferów wychodzących, jeżeli takie będą gotówkowe? Czy ta grupa Fotbal Hebdo, może nie sam Oktawian? No bo coś muszą z tego mieć, że sprowadzają wam piłkarzy za darmo. Czy być może są to procenty od zarobku? Bo tak na przykład w Politechnice sobie wpisali, mam tu taki cytat z Arkadii Zaporożana, w zamian za prowadzenie klubu i sprowadzanie piłkarzy poprosiłem o 50% od sprzedaży zawodników i 30% zysków, jakie wypracowuje klub. Wytrzymali w tym klubie 3 miesiące i uciekli do innego. Zastanawiam się, czy w Radomiaku działacie. Nie ma zapisów takich, podobnie. Jeśli chodzi o umowę z tą grupą. I to co oni z tego mają? Natomiast no, jeśli chodzi o w ogóle zapisy takie, tego typu w umowach, no to jest tajemnica handlowa. Okej, okay, tajemnica handlowa, a myśli pan, albo może się pan domyśleć, że ta grupa nie bierze po części od agentów po prostu prowizji z piłkarzy, za których wy te prowizje płacicie? Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, jak to się odbywa. Ja patrzę ze swojej perspektywy. Inaczej, no, robią was w konia, jeżeli biorą część prowizji. A ja mam taki SMS czy WhatsApp od jednego z agentów, piłkarzy, który jest u was cały czas w klubie i ten agent mówi, że Oktawian bierze część prowizji ze sprowadzania piłkarzy do Radomiaka. Nic nie wiem na ten temat.
musi może być, dlatego mówię, być może zapalam panu pewne lampki. Doceniam, no oczywiście, że nie jest nawet, powiem panu, to nawet nie jest jakiś specjalnie atak na pana, tylko po prostu ta grupa zwyczajnie mnie dość mocno zaciekawiła. A jaki najwyższy kontrakt płacicie w Radomiaku? No ponownie wracamy do tematu tajemnicy handlowej. No. Bo tutaj też się mówi, że niestety... Ale jesteśmy klubem, który z takich informacji jakby pozaoficjalnych, no nie płacimy dużo piłkarzom. Zresztą to stąd się bierze, że ten budżet nie jest niestety taki, jaki byśmy chcieli, żeby był, więc po prostu nie ma fizycznych możliwości płacenia dużych kontraktów. Czyli Maurides nie ma w okolicach 20 tysięcy euro, bo tak ponoć się chwali. No ale chce pan mnie wydusić informacje, których ja po prostu nie udzielę, no, bo nie będę strzelał. Wydaje się, że nie byłoby was stać po prostu na tak, tak mi się wydaje przynajmniej, na takie pensje, skoro nie stać was na scouting, skoro nie stać was na monitoring tego przygotowania fizycznego, no to pensja w wysokości 20 tysięcy euro jest wysoka. Zastanawiam się, co jest na papierze, a być może co, bo takie głosy też niestety chodzą, wypłaca ta grupa swoim zawodnikom na boku. Ale mówię, to tylko zapalanie lampek, panie prezesie. U nas nie ma w każdym razie takich kontraktów. Okej. No to czyli oficjalnie takich nie ma. To by być może pewne rzeczy się zgadzały. Dobrze, jeszcze chciałem zapytać, mówię o Oktawianie Moraru i grupie Football Hebdo, moglibyśmy długo rozmawiać, bo chociażby on też w Rapidzie Bukaresz został przez prezesa tego klubu oskarżony właśnie o branie, i tu też mam taką wypowiedź, o branie prowizji od agentów za sprowadzanie piłkarzy z agencji zaprzyjaźnionych 5 tysięcy euro. Wtedy tak rzucił prezes Rapidu Bukaresz. Nicola Emanea, tak powiedział w 2004 roku. Luis Felipe Almeida Kikas, 5 tysięcy euro od grupy M&M Sports. Notabene Mario Rondon z tej grupy pochodzi. Ze względu na nasze kłopoty finansowe umówiliśmy się na transfery bez prowizji, ale okazuje się, że płacimy je krewnym właściciela. Chodziło tutaj właśnie o Oktawiana Moraru, więc tych zarzutów jest sporo, ale chciałem też zapytać jeszcze o lekarza, panie prezesie, o Aleksa Buzę, bo tutaj też jest dużo znaków zapytania różnych. Wie pan, na jakich zasadach on działa? Czy on może być de facto lekarzem ekstraklasy? Czy macie drugiego lekarza w klubie? Jak to wygląda? Czy on jest jakimś trenerem od przygotowania fizycznego? Doktor, szczerze powiem, nie kontrolowałem tego, żeby zbadać papiery, jeśli chodzi o medyczne przygotowanie. Doktor przyszedł raz z Oktawianem do klubu i został. Wiem, że doskonale zawodnicy odbierają go. Bo w każdym klubie oczywiście Oktawian brał Aleksa Buzę ze sobą do tych klubów, które wymieniałem wcześniej, no tak, do współpracy, a jednocześnie rumuńska prasa podkreślała, że za każdym razem drugi lekarz musiał być w tym klubie zatrudniany. Prawdopodobnie przez to, że kartoteka lekarza nie była czysta i w Rumunii po prostu nie wydano mu pozwolenia na pełnienie tych obowiązków. Rumuńska prasa wiązała to z nielegalnym przemytem ludzi do strefy Schengen w 2009 roku. Na łamach weszło, bo powstał taki tekst o działalności mołdawsko-rumuńskiej grupy. Weszło, napisało wtedy, że Buza nie był w to bezpośrednio zamieszany. Tymczasem zajrzeliśmy na stronę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawii i Buza jest wymieniony tam jako jeden z trzech organizatorów tego procederu. Jego rolą było wypełnianie dokumentów w imieniu federacji sportowej, która wysyłała chętnych za granicę na zawody sportowe oraz szkolenie aplikantów w celu pozytywnego przejścia rozmowy w konsulacie, aby przekroczyć granicę. Grupa brała za to 3-4 tysiące euro. No i tak, to nie wygląda, jakby to była osoba, która jednak o tym procederze nie wiedziała. To dość dziwne. Trudno mi powiedzieć, nie będę tego komentował, bo po prostu nie wiem. Jest też sprawa dopingu kajakarza Serhija Tarnowskiego. Słyszał pan o tym? Ponownie, to jest jakby...
poza mną. No, jeśli są jakieś nielegalne działania prowadzone przez kogokolwiek, no to są odpowiednie do tego organy. No, ja nie będę oceniał tego w ten sposób, bo nie wiem, o co tak mówi. Tak, ale to są pracownicy, to są klubu, wie pan. Tak, no, Buzadla weszło, wyjaśnia sprawę dopingu kajakarza. Jego problem polegał na tym, że na własną rękę kupił w Czechach produkt, który zawierał nielegalną substancję. Nie miałem na to wpływu. Tymczasem mamy tutaj, już nie będę chyba tego sortował, zaraz sobie zobaczymy. O tak, gdzieś tutaj miałem. O, to jest jakby fragment wyroku Trybunału Arbitrażowego w Lozannie z 11 lipca 2017 roku. Mówi co innego. Jest tam jak byk napisane, że Buza zaakceptował przedtreningówkę kupioną w Czechach, a ekspertyza mówi jasno, że nie miała ona i tak wpływu, bo przypadkowe zanieczyszczenie jest właściwie niemożliwe. Chodziło o hormon wzrostu GRHP2. I Buza jakby tłumaczy to, że ten kajakarz brał tą przedtreningówkę długo wcześniej, zanim on został jego lekarzem. I faktycznie on zostaje w kwietniu 2016, w lipcu kajakarz wpada dopiero na dopingu, a wcześniej przez kilkanaście miesięcy tę przedtreningówkę brał normalnie i wszystko było w porządku. To po prostu stawia różne pytania. Tak po prostu chciałem to panu nakreślić, że wydaje mi się, że warto zastanowić się nad tym, kogo po prostu w klubie zatrudniacie. Jest tyle. Pytanie, co pan nie bierzemy robi, ślubu z żadnym człowiekiem, którego zatrudniamy w klubie, czy to menadżer, czy lekarz, czy trener, więc nie widzę z tym problemu, jeśli ktoś będzie łamał prawo. Czy to nie... Na wszystkie zarzuty, które są wymieniane, to wygląda jakby klub Radomiak wziął ślub z tą portugalską grupą i oby to się nie skończyło rozwodem bardzo szybko. Inaczej, bolesnym wie pan, dla klubu niestety, a nie dla tych ludzi. Ja sobie zadałem trud, żeby po prostu się temu przyjrzeć i jednak jeżeli się pracuje w 6 klubach w 6 lat i wychodzi się po kilku miesiącach z 5 z nich, oprócz tego gaz metanu wspomnianego, który odniósł pozornie jakiś sukces po sprowadzeniu też kilkunastu tych Portugalczyków. Ten schemat jest powtarzany u was. Obawiam się, fantastycznie wystąpiliście jesienią i każdy wam kibicował, byście bohaterami ekstraklasy. Tutaj chwała za to trenerowi Banasikowi, prezesowi Stępniewskiemu i tak dalej. Natomiast ten schemat jest bardzo podobny i to nawet nie są oskarżenia, to są po prostu pytania na bazie faktów, które po prostu trzymam tutaj, że warto te pytania sobie zadać. Tyle. Gwarantuję, że będziemy doceniać to, co dziennikarz śledczy wykonał. Ja nie jestem dziennikarzem śledczym, po prostu zrobiłem tak dobry research i napisałem do kilkunastu dziennikarzy w Rumunii właściwie. Zawsze warto wiedzieć takie rzeczy, oczywiście, że tak. No jest pytanie, co pan z tym zrobi, panie prezesie? No to poczekajmy. Oktawian jest pod ręką w hotelu Aviator, także można go łatwo wyciągnąć na kawę i zapytać. On pewnie będzie zaprzeczał, bo zaprzeczał też wielokrotnie, więc myślę, że tutaj nic nie osiągniemy. Ale no, tak jak mówię, pewien schemat działania jest tutaj mimo wszystko nakreślony. Sprowadzanie wielkiej ilości piłkarzy, pewnie część się z nich sprawdza, jak Maurides, jak Filipe i tak dalej. Pytanie, co jest z pozostałymi? Kto płaci za ich pensje w całości? Tak jak mówię, ja tylko te pytania zadaję, bo nie wiem. Pan mówi, że to jest tajemnica handlowa, dlatego się pewnie nie dowiem. W środowisku piłkarskim krążą po prostu kwoty takie, na które by było, wydaje mi się, was nie stać, więc po prostu te pytania same się nasuwają, czy gdzieś na boku po prostu te pensje nie są przez, być może tę grupę, być może, nie wiem, nie chcę tutaj wprowadzać do dopłacane, dosypywane. To tyle z tych mniej, nie, jak powiedziałbym, no nieprzyjemnych rzeczy, ale musieliśmy o to zapytać. Co z Mariuszem Lewandowskim teraz? Jaki plan nakładacie sobie na ten najbliższy czas? On pewnie, nie wiem, czy nie został polecony też przez grupę Football Hebdo. Przecież Arkadia Zaporożan to świetny przyjaciel Mircea Lucescu. Mircea Lucescu pracował z Mariuszem Lewandowskim. Świat jest mały, ale to kandydatów na trenera Radomiaka było kilku i akurat Mariusz Lewandowski był, tak jak powiedziałem, najbardziej przekonujący w tym, co... A czy rozważaliście Michała Probierza? Michała Probierza nie. Natomiast nie chcę mówić o nazwiskach, wiadomo, bo to... Że to jest...
Natomiast tutaj z Michałem mam bardzo dobre stosunki prywatne, więc tutaj się nie zawahałem. Ja też nie najgorsze, dlatego pytam. Nie, ja mam nadzieję, że to, co Mariusz pokaże za chwilę, jak wpłynie na zespół, pokaże, że ten ruch był zasadny. Życzymy trenerowi Lewandowskiemu oczywiście jak najlepiej i całemu Radomiakowi, bo był romantyczną, piękną historią przez te ostatnie lata, ale tak patrząc z boku, panie prezesie, nie znając realiów funkcjonowania Radomiaka, można odnieść wrażenie, że gdzieś też nieprzypadkowo taka nastąpiła, mam wrażenie, ulga ze strony trenera Banasika, że się trochę wyrwał z tego środowiska, że on nie jest specjalnie zrozpaczony tym faktem, że nie przyjął tej waszej oferty bycia doradcą, konsultantem, jak zwał, tak zwał, i że długo, długo wyniki sportowe były przykrywką dla tego wszystkiego, jak funkcjonuje Radomiak, a teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście tych wyników sportowych życząc jak najlepiej, patrząc na te fakty, które, Włodar, mówisz, masz w ręce. Może trzeba je po prostu pogrupować ładnie panu prezesowi, bo pan prezes nie wie. Może trzeba wysłać, żeby pan prezes, tak jak pan mówi, zaczął zadawać pytania po prostu. Poproszę maila. Pytanie, czy na adres klubu, który jest podany w internecie, to czy dojdzie? I pytanie też, czy, nie wiem, czy pan sobie też zdał sprawę, czy Oktawian też będzie robił przemowy w szatniach i tak dalej, wchodził do szatni w trakcie meczu, czy w przerwie meczu, bo to było ponoć normą w ostatnim czasie. Oktawian pomagał, jeśli chodzi o barierę językową, bo jest czasami trudno trafić do zawodnika, który posługuje się tylko językiem portugalskim. No, jest łatwiej, gdy po prostu ktoś w ojczystym języku mu nakreśla, co powinien robić na boisku. Okej. Panie Sławku, teraz przechodzimy do finału Pucharu Polski. Chce pan z nami zostać, czy puszczamy i dyskutujemy sobie dalej? No, bardzo chętnie. Dobra, to posłuchajmy piłkarzy Lecha Poznań na taką, powiedziałbym, na rozluzowanie tematu, tak? Rozluzowanie atmosfery, bo finał Pucharu Polski o godzinie 16 już jutro. No i też trzeba o tym oczywiście chwilę podyskutować. Emocje tak naprawdę, no to już zaczęły się, nie? Wiesz, gdzieś w każdym tygodniu naszego z drugiego sezonu to są emocje, ale no tu są troszkę większe, bo to jest finał, wszyscy mówią, to jest jeden mecz jednej szansy. To jest fajny mecz, bo to jest na Narodowym. Dla mnie to jest pierwszy mój finał Pucharu Polski, więc to jest coś takiego nowego dla mnie, ale dla mnie kompletnie publiczność, czy raczej pojemność stadionu nie będzie robiła większego wrażenia, bo my u siebie na stadionie gramy, czy graliśmy z Legią, czy z Jagiellonią, mecz stulecia, mieliśmy komplet ludzi i to nikomu nie poplątało nóg, tylko raczej dodało takiego pozytywnego kopa. Wiem też, że z Poznania jedzie dość liczna grupa naszych kibiców, bodajże 17 tysięcy, więc wiesz, no to pokazuje, jak wielkim klubem jest Legia, jak wielką siłę mają nasi kibice. No i wierzę w to, że będzie okazja do tego, żeby razem z nimi celebrować później zwycięstwo. 16 poniedziałek, PGE Narodowy, Raków Częstochowa, Lech Poznań, wraca święto, wraca ten puchar do Warszawy i się chyba trzeba cieszyć, że wreszcie możemy koszulę wyprasować i pójść na dobry mecz, jeśli chodzi o Puchar Polski, Janusz, bo ten puchar został odbudowany przez PZPN bardzo, bardzo mocno. Po pandemii wracamy na Narodowy i będzie show, będzie, miejmy nadzieję, dobry mecz. No tak, oczywiście, tam 2 lata zastępstwa. To był Lublin, bardzo ładny stadion Motoru i wracamy na Narodowy. Rzeczywiście od kilku lat zauważyłem, że piłkarze z wielkim przejęciem mówią zagrać na Narodowym. To jest dla nich zaszczyt, to jest dla nich takie 2 godziny chwały i moment, w którym mogą przejść do historii. Nie było drużyny, która by nie podchodziła do tego z takim wielkim nabożeństwem. Wydaje mi się, że odbudowanie prestiżu tych rozgrywek, nawet to, że zwycięzca Pucharu Polski zarobi 5 milionów złotych, tym warto pamiętać, sprawia, że czekamy na ten 2 maja, na dzień, w którym jest święto flagi narodowej, z wielką niecierpliwością. No, wiadomo, jak w każdym tego przypadku dla związku, patrzę z punktu widzenia tam 90-letniej pracy w związku, jest wielka, wielka robota, bo to trzeba synchronizować działania z policją, ze strażą pożarną, z miastem i tak dalej, z kibicami obu klubów. W tym roku mamy też problem z brakiem sektorówek na trybunach. To jest coś, bez czego się
mecz odbędzie i sędzia nie będzie miał z tym problemu, a piłkarze muszą trafić do bramki. No ale dla kibiców to jest ich racja stanu. Sektorówki, piro i tak dalej, i tak dalej. Ale nie chcę mówić o jakichś takich ciemnych stronach tego. Wszyscy się cieszymy, że dojdzie do tego meczu i dwie najlepsze drużyny w tabeli grają ze sobą. To jest też fantastyczne. To nie jest tak, że jakaś drużyna, która... Nie chcę mówić jakaś drużyna, bo to jest puchar tysiąca drużyn. Nawet jakby drużyna trzeciej ligi zagrała w tym finale, też podeszłaby do tego z wielkim męstwem, no i chciałaby ten puchar zdobyć. Ale cieszę się, że sportowo dzisiaj, jeśli chodzi o polski futbol klubowy, jest wszystko zapewnione pod każdym względem. No i niezły sędzia, całkiem dobry, Szymon Marciniak, który robi może nie furorę, ale bardzo sobie dobrze radzi w Europie, poprowadzi te zawody. Wszystko gra, nie wiem, pewno będzie prezydent, który wręczy ten puchar. Święto, które oby nie zostało zepsute przez po pierwsze słabą grą, albo jakieś takie szachy piłkarskie. Ktoś, kogo będzie chciał czekać, mi się wynudzimy. I nie będzie też, no, do czego jednak no, muszę wrócić czasami, jakichś takich historii na trybunach, chociaż te kluby, grupy kibiców nie są specjalnie ze sobą zantagonizowane. To nie jest mecz Lech Legia czy Arka Legia czy coś takiego. Panie Sławku, Szymon Marciniak, jak pan go ocenia za ten sezon? Bo w Polsce mam wrażenie, on ma znacznie gorszy PR od tego, co prezentuje w Lidze Mistrzów. 8 spotkań w Champions League pogwizdanych, półfinał, również finału pewnie nie otrzyma, ale jak pan się odnosi do tego, że jednak w Polsce te szpilki Marciniakowi są wbijane? To akurat polska specyfika, bo to od zawsze tak było, że sędzia, który sędziuje w Europie i tam ma bardzo dobre notowania, u nas niestety niekoniecznie, tak powiem delikatnie, ale to nie ma co się specjalnie tym przejmować, bo często jest tak, że opinię publiczną kształtuje jakiś pryszczaty nastolatek, który klepie w klawiaturę i tak to jeszcze trzeba mieć świadomość tego. Ale mówiąc poważnie, panie Sławku, to nie on wybiera sędziego do półfinału Ligi Mistrzów. Nie jeden sędzia, międzynarodowy, mówimy o dekoncentracji. Przyjeżdża z przysłowiowego Wembley, czy z Parku Książąt, czy nie wiem, ze Stadio Bernabeu i potem trafia, tu nie chcę wymieniać żadnego dzielnego miasta w Polsce na południu czy gdzieś indziej i ma problem. 1000-2000 ludzi na trybunach, wokół pachnie, grille ustawione za trybunami, jest atmosfera pikniku i on nagle musi... Podra Wodzisław tak zawsze. To pan powiedział, tak. To jest się jeść chciało. Dobra, nie krzykuj się. Nie o to chodzi, ale faktem jest, że jest ten moment dekoncentracji. Chyba tak. Normalne, piłkarze też o tym mówią, prawda? Kiedy wracają z europejskich pucharów, kiedy grają... Ale Guns N' Roses zagrają na Wembley, to mają przyjechać na Narodowy do Polski i zagrać go. Władze sędziowskie UEFA mają świadomość tego zjawiska i dlatego bardzo mocno sugerują, żeby sędzia, który wraca z europejskich rozgrywek, żeby nie sędziował od razu w kraju, żeby dać mu po prostu pewnego czasu chwilę przerwy. A też musimy tak zrozumieć, samo, że sędziowie są tylko ludźmi, bo to nie jest tylko jest dekoncentracja, ale sędzia z Liverpoolu czy z Madrytu musi wsiąść w samolot, wrócić, jedno lotnisko, drugie, przyjechać do domu, ma 3 dni załóżmy, w międzyczasie odbyć trening, wsiąść w samochód i dojechać do Niecieczy na przykład, no albo do Mielca. Jest kłopot z koncentracją, z motywacją. Tak. Ja byłem świadkiem kilka lat temu powrotu chyba właśnie Szymona Marciniaka z jakiegoś ważnego meczu, który wpadł z rozwianą, no może nie rozwianą, może kiedyś, fryzurą do wozu VAR. No i coś tam nie zaiskrzyło na linii VAR, sędzia główny. I kiedy zaczął opowiadać o swojej podróży z jakiegoś miasta do miasta Wrocław, okazało się, że był na meczu kilka godzin przed, więc zdążył się tylko zrzucić garnitur i wskoczyć do wozu VAR i doszło do kontrowersji, być może z tego, że nie wypoczął w odpowiedni sposób i że w tej pogoni za kolejnymi obowiązkami sędziowskimi za którymś razem no nie wypaliło. Bo to też nie jest tak, że ci sędziowie są krytykowani bezpodstawnie często. Oczywiście kibice mają swoje uprzedzenia. Kibice po jednej, dwóch złych decyzjach, nie złych, tylko na niekorzyść ich zespołu, bo inaczej to wiedzieli, już zaczynają mówić, że ale sędzia gwizdze przeciwko jeśli nam. Legia wygra 6-0 przy Marciniaku, to on też dostanie swoje, wiesz, od kibiców. Aha, w Legii. Sensie? Na przykład. No. Niekoniecznie, właśnie nie. Ja bym też nie, z drugiej strony nie stawiał kibiców Legii wszystkich. Nie, to jest przykład, ale wiele razy się zdarzyło. Danych klubów, tak? Wisła, Kraków,
ostatnio ma duże pretensje i też widzimy pewną analogię, bo jest młody polski sędzia doceniany i promowany, Damian Sylwestrzak, który też trafił do grupy sędziów międzynarodowych niedawno i też nie ma najlepszej prasy i najlepszych dni po prostu w ostatnich meczach ligowych. Ale w ostatnich, bo... Natomiast jeśli chodzi, wracając na sekundę tylko do tej obsady właśnie i do tego z rozwianym teoretycznie głosem, tak, to myślę, że to jest w tej chwili pierwszoplanowe zadanie nowego przewodniczącego kolegium sędziów, żeby tę sprawę rozwiązać, żeby ludzie no, nie przemieszczali się w krótkim czasie z meczu na mecz i nie... No bo to jest ten sam motyw, ten trudno znaleźć koncentrację i taką motywację. Sędzia zawsze będzie sędziował dużo lepiej, gdy będzie głodny piłki. Jeśli znajdzie też czas, bo szef kolegium sędziów, przepraszam, też jest człowiekiem mocno, mocno zajętym, to przecież kardiolog, tak? Zresztą chyba bardzo, bardzo dobry. Panowie, kto jest mocniejszy? Kto bliżej tego pucharu? Bo cztery finały przed nami, oprócz Pucharu Polski, znaczy włącznie, przepraszam, z Pucharem Polski, później Liga. Nie da się tego ominąć, że jakoś mentalnie, także być może fizycznie, sportowo, jeśli będą kontuzje, ten finał ma znaczenie w szerszym kontekście dla tego sezonu po prostu. Kto jest mocniejszy, to ja pozwolę sobie czepnąć się słówka pana Sławka z kanału sportowego. Jeżeli dla rozwoju zawodników jest ważne, żeby nie pracować wciąż z tym samym trenerem, no to zdecydowanie dużo mocniejszy jest Lech Poznań, tak? Natomiast rzeczywistość może wygląda nieco inaczej. Ja ciężko stwierdzić, kto jest mocniejszy, to zweryfikuje boisko. Na razie w tym sezonie oba kluby są równie mocne, mają tyle samo punktów i pasjonuje nas ten wyścig. Ale czy rzeczywiście wynik ewentualny Pucharu Polski przełoży się na ten wyścig, to już jest inna sprawa, bo nie jeden piłkarz powie, że nie, że tak naprawdę finał Pucharu Polski to jest oddzielne wydarzenie, niezwykle emocjonujące, ale później wracamy do ligowych spotkań, wiemy, że są trzy spotkania do rozegrania jeszcze, równie ważne, chociaż z drugiej strony są takie opinie i pewnie nie jeden psycholog nam to potwierdzi, gdyby się boleśnie potknąć w takim finale, to może mieć to później wpływ na rzutowe. Ale Lech temu zaprzeczył. Boże, nie pamiętam, w którym roku przegrał finał, a wygrał końcówkę Mistrzostwo Polski, wygrywając bodajże na Łazienkowskiej. Także to też jak to z tymi teoriami. Po wracając na chwilę do tej mojej wypowiedzi, no to ja bym chciał bardzo, żebyśmy mieli w Polsce takich Arsen Wengerów czy Fergusonów, ale nie ma. I dobrze wiemy, że tam średnia pracy trenera bodaj w Europie jest około 2 lat. Poprawcie mnie, jeśli się... Radomiak podwyższył standardy 4 lata prawie. No tak. No, oby trener Lewandowski kolejne 4 albo 5, jak najbardziej, ale po co równać w dół, prawda, trenerze? No, wzorujmy się na najlepszych. Tak jak pan mówi, nie zabraniajmy sobie marzyć, no to patrzmy, jak prowadzi... Ale daj mi szansę też Lewandowskiemu. On ja mu jej broń Boże, prowadził Brugbet w dobrym stylu do Ekstraklasy, jeśli oddajemy jemu... I to mi się podobało właśnie. Ja wiem. Do tego pewno do tego nawiązaliśmy. Poza tym świat nie jest biało-czarny, że jest świetny trener, przepraszam za wyrażenie, do dupy zarząd i klub. I odwrotnie, że fantastyczna organizacja, tylko trener nie dał rady. Cześć, to jest wszystko pomieszane. Jasne, że tak. I ty, Radomiaka, mają na ten temat swoją opinię, ewidentnie. Ale argumenty... Wiesz, o pucharze mówić? Wracamy do... Choć argumenty jednak przekonują, że to jest jednak ciężki teren. Ciężki. No dobrze, ale zostańmy mówisz przy... Mówisz o narodowym dla Lecha? To na pewno. Nie, mówię o Radomiu, bo... Ale już powiedzieliśmy właściwie wszystko, nie ma sensu do tego wracać. No dobrze, ale wspomniałeś. Jest jakaś... Dla Poznania Warszawa nie jest miejscem gościnnym, jeśli chodzi o PGE Narodowy. Mówili o tym kibice, piłkarze, przepraszam, bo kibice to jedno, ale piłkarze też, że nie, że czują, pamiętają. Tomasz Kędziora, Dawid Kownacki, oni pamiętają te przegrane Kilka lat finały. Temu byłem świadkiem takiej sceny na oficjalnym treningu na Stadionie Narodowym, kiedy wybiegają piłkarze Lecha i Puchar Polski stoi na postumencie ustawionym przy wejściu na boisko. No, trzeba było przećwiczyć coś, podchodzi Gostomski, bramkarz Lecha wtedy, dotyka pucharu i Maciej Skorża, trener, mówi: Maciek, co ty robisz? To nie przynosi pecha i przyniosło. Legia. Nie pamiętam, z kim Lech wtedy przegrał, ale przegrał zdecydowanie i nie zdobył. Można by to sprawdzić, tego pucharu, tylko przez to, że bramkarz dotknął trofeum. Tak myślę. No bo innych racjonalnych nie widzę. A wracając do finału, jeśli się Lech rozpędzi i zagra tak ofensywnie, jak potrafi, czyli ze skrzydłowymi typu Skóraś, Kamiński, że tam w środku Amaral zacznie czarować z Tibą, Karczstromem, to mogą jednak te 10% więcej w tym
mają przewagi. Według mnie 64, tak jak obstawiałem Raków jako faworyta od pewnego momentu do Mistrzostwa Polski, to jeśli Lech dobrze zmotywowany, rozpędzony, żaden z nich nie wyciągnie tych łap, by dotykać trofeum przed meczem, to stawiałbym go wyżej. Moją drogą to ciekawe, że piłkarze to taki przesądny narodek. Nie? Maciej Gostomski bodajże, mówiliśmy o tym, zapraszamy zresztą, wciąż jest aktualny ten odcinek Częstochowa kontra Poznań, dotknął przed finałem Pucharu, wszyscy mówili co? A to powiedziałeś tak? Przepraszam, bo się nie wyłączyłem się na komentarze. Ja wiem, miałeś tą mowę taką ostrą. A ja pójdę w kontrze do Janusza, ja powiem, że dla mnie 60 do 40, ale Raków. Mam wrażenie, że futbol gdzieś w ostatnich tygodniach na każdym szczeblu, może w wielu rozgrywkach. A pozwolę sobie, nie, aż tak nie zaryzykuję. Czy to może być Amaral kontra Lopez? Tak jak mamy tutaj Skorża kontra Papszun, czy to nie może być jednak dwóch najlepszych, jeśli... Jest dla mnie problem. Top 5 na pewno. Iwi Lopez na pewnie najlepszy, Amaral top 5. To będą indywidualności Lecha kontra bardzo zgrana, defensywnie ustawiona, umiejąca wygrywać finały drużyna Rakowa. To znaczy niekoniecznie defensywnie ustawiona, ale kiedy już strzeli gola, no to wtedy wiemy, jak wygląda, umie wyglądać Raków. 10 piłkarzy bardzo blisko siebie, bardzo wąsko, zarówno patrząc po szerokości, jak i po długości boiska, będących skupionych przy tym, kto jest przy piłce i czekających na kolejną swoją okazję. Bez wątpienia obaj trenerzy jak najlepiej przygotują swoje drużyny taktycznie do tego spotkania, ale tak jak mówiłem, Raków praktycznie finałów nie przegrywa. To jest drużyna... Tomek. Jak się mówi, turniejowa, mówiliśmy, tak? To jest drużyna, która zadaniowa. O, tak. O, ładnie powiedziane. Tomek, ty mówisz, czy Lopez, czy Amaral. Iwi Lopez, ja się pytam, Amaral, kto będzie im podawał, kto będzie współpracował, Karlström czy Lederman? Może tak byśmy to zaczęli rozważać. Tak, bo jeszcze jest w ogóle też case młodzieżowców. Akurat tutaj Raków i Lech też są bardzo dobrze zabezpieczeni, między innymi Benem Ledermanem, który faktycznie wyrasta na jednego z ciekawszych tych piłkarzy młodego pokolenia. Tak patrzę jeszcze na zegar, panowie. Finał Pucharu Polski wy będziecie jeszcze też analizować jutro po, ale w poranku od 9:00 zapraszamy jutro. Również będziemy o tym bardzo mocno dyskutowali, więc tutaj zamykamy klamrą te dyskusje wokół finału, aby jeszcze chwilę porozmawiać o tym, co działo się i będzie działo chociażby dzisiaj w derbach Krakowa w lidze. Panie Sławku, wy zdemolowaliście Legię przy Łazienkowskiej, to było takie dobre zamknięcie roku, ale no, jak się okazuje, to nie był przypadek, albo inaczej, jeden z 17 już przypadków Legii Warszawa w tym sezonie. Wczoraj porażka ze Stalą, no dotkliwa w takim wymiarze też bym powiedział psychologicznym, bo zamyka się ten sezon symbolicznym. Dwie porażki ze Stalą w tym sezonie, 17 to już jest wyśrubowany rekord, jeśli chodzi o porażki. Widzę, to jest jedna runda. Wygląda to dramatycznie. Kto chce zacząć? No to był taki kiedyś serial, chociaż niepopularny, bo sowiecki, radziecki, 7 wiosny, a to było 17 mgnień takiej Legii upadającej, grającej coraz gorzej, w pewnym momencie zamieszanej w strefę spadkową. Jest jakaś konsekwencja taka brutalna, że to był sezon Legii niedobry, nieudany pod każdym względem i w zasadzie ta porażka może nie tyle nie dziwi, co nie zaskakuje. O, tak bym to powiedział, że dzisiaj Legia wyjeżdżająca gdziekolwiek ma prawo w tym składzie, w tym nastroju, w tej sytuacji spodziewać się no, porażki praktycznie od każdej drużyny. Wiecie, mam wrażenie, że był taki moment oczywiście, kiedy Legia zaczęła punktować, że Aleksander Wukowicz to ogarnął, a teraz znowu zeszło chyba tak powietrze wokół samego Wukowicza. Może już... po odpadnięciu z Pucharu Polski. No właśnie. To jedno, ale który też... Jedyny jeszcze motyw w tym sezonie, że puchary będą mieli. Plus to, Radek. To już jest takie czekanie, po prostu wegetacja i czekanie na koniec sezonu. Plus to, że jednak sam Wukowicz przyznał, powiedziano mu to, że nie będzie trenerem. Ta nadzieja być może gdzieś w jego głowie była. To jednocześnie wypływając gdzieś na zewnątrz, komunikując też drużynie, być może
gdzieś rozregulowało samych piłkarzy, że wiedzą, że to już nie będzie, wiedzą, że to już nie będzie Vukovic w przyszłym sezonie, więc to podejście, nie wiem, być może jest odrobinę inne. Jednocześnie Legia cały czas nie komunikuje nowego trenera. Słyszę, że dopóki nie będzie matematycznego utrzymania, to jednak tej komunikacji nie będzie, że to Kosta Runjajić. Mówi się też, że cały czas są prace nad sztabem nowego trenera, że to niekoniecznie będzie trener bramkarzy Krzyształowicz z Pogoni i Robert Kolendowicz, że być może tu cały czas te dyskusje jeszcze trwają, że być może oni jednak w Pogoni zostaną i będzie ktoś inny, więc cały czas w tej Legii się kotłuje. Tam nie ma po prostu momentu wytchnienia, nawet jeśli chodzi o taką komunikację, bym powiedział. Myślę, że momentem wytchnienia właśnie... Teraz się zaczął ten moment wytchnienia. Te ostatnie dni to już jest ewidentnie zmierzanie do końca sezonu, tylko i wyłącznie. Pewnie piłkarze wiedzieli już wcześniej, przed tą decyzją, którą na antenie oficjalnie potwierdził Aleksander Vukovic, że on się z drużyną rozstanie. Dajmy, tak, jeżeli mogę zaapelować do kibiców Legii, czy postawić się gdzieś na ich miejscu, dajmy po prostu popracować Jackowi Zielińskiemu i zobaczyć, jakie efekty tego przyjdą latem. Na pewno nie będzie miał łatwej pracy, łatwego zadania. Ciekaw jestem choćby przyszłości piłkarza, który ostatnio ciągnie tę drużynę, przynajmniej pod względem liczb, czyli Pawła Wszołka, który odbił się zupełnie od Unionu Berlin, a w lidze naszej jest po prostu bardzo wyróżniającą się postacią. Też pokazuje, gdzie jesteśmy. Mówię się o Jacku Zielińskim, jakby powiedział, jak zacytować warto Vukovicia, on ma na pewno DNA legijny. To co do tego nie ma wątpliwości. No tak, ale wątpliwości. DNA nie gra niestety, bo szukamy różnych powodów, takich, a nie innych wyników. Ale po prostu też brakuje jakości. Ale Vuko często podkreślał. Ale wracając do tego, i Pogoń, która rozstaje się z trenerem, i Legia, która rozstaje się z trenerem, nagle w pewnym momencie, nie powiem, że po ogłoszeniu tych decyzji, ale ta końcówka sezonu w jednym i drugim wykonaniu jest słaba. Lepiej takie rzeczy w ciszach gabinetu i to naprawdę bardzo dyskretnie przygotowywać i ogłosić w odpowiednim momencie. Według mnie to drużynie, przede wszystkim drużynie, nie mówię o klubie, nie pomaga. Jasne. Jeszcze o derbach Krakowa, bo to jest newralgiczne wydarzenie dla dołu tabeli, panowie. Jeżeli Wisła by dzisiaj wygrała tę świętą wojnę, to jednocześnie pod prąd jeszcze podłącza właśnie i wygrany Stomil, i Legię, bo ta przewaga nad... Stal. Nie wiem, dlaczego Stomil, skąd mi się to wzięło. Ale ta grupa walcząca o utrzymanie będzie naprawdę potężna. Jeśli Wisła, podkreślam, dzisiaj wygra. No to jest strasznie ważny mecz. Jak mówił właściciel Wisły i wieloletni szef Bogusław Cupiał, dwa razy Wisła w roku nie może przegrać z Legią i z Krakowem, więc ten dzień dzisiejszy, jak mówi Grosicki, nastąpi właśnie dziś, jeszcze w kontekście ewentualnej problemu z utrzymaniem się w Ekstraklasie. Jak się taki dzień przeżywa? Jako prezes Wisły wstajesz i co? To jest rzeczywiście taki moment, że jest ta święta wojna cały czas w głowie i napięcie wyjątkowe. Tak, no to wynika z tego, że w tym dniu nie można przegrać. Jak kiedyś widziałem, już nie pracowałem w Wiśle, na moich oczach, jak został zwolniony trener Moskal. 1-2, Krakowia wydaje się zwyciężyła na Wiśle. Była szybka decyzja, żeby przygotować pismo. Ja próbuję mówić do właściciela, ale wiesz, no zostaw, jeszcze jest szansa na mistrzostwo. Co? Z Krakowią? I tu padło coś, czego nie można zacytować i nie było człowieka, nie było trenera, więc napięcie jest niesamowicie. Kilku trenerów czy piłkarzy uratowało swoje posady dzięki temu, że wygrali bądź strzelili bramkę Krakowi. Kilku zapłaciło za to. To jest, no nie wiem, może trzeba się urodzić w Krakowie, może trzeba tam być, ale święta wojna jest do dziś pojmowana niezwykle... Poważnie, tak. No, może nie używamy wojna, bo to za granicą mamy problem na Ukrainie, jest agresja Rosji, ale tutaj faktycznie to jest coś więcej niż walka, a w przypadku Wisły teraz to jest walka o utrzymanie i nie sądzę, żeby Krakowia w miarę staro, jak się zawsze mówi o dobrych sąsiedzkich, tam nigdy nie było dobrosąsiedzkich relacji, więc spodziewam się, że będzie prawdziwy ogień dziś na stadionie przy ulicy Kałuży. Najważniejsza i najbardziej prestiżowa rywalizacja derbowa na ten moment w Ekstraklasie
to na pewno, tak mówisz, że jeżeli nikt nie może przegrać, to w Ekstraklasie często się zdarza tak, że obie drużyny dzielą się punktami. Tak. I no, dzisiaj wiele by na to wskazywało. Wiśle cały czas ten tlen jest jednak podawany. I Śląsk, i Zagłębie, no tak. Jednak męczyły. Pomagają, walka o spadek. Ale walka Krakowie jest... mnie pomoże, aczkolwiek wynik nie wykluczam. Ciekawe, bo spotykają się trochę dwie filozofie piłkarskie w ostatnich miesiącach, bo ta Wisła jest antytezą reprezentacji Polski prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Jest szalona. Dużo strzela, dużo traci, a Krakowia patrzy ostatnie wyniki 1-0, 1-0, 0-1, 2-1, 1-0, 0-1, 1-1. Także dwie różne szkoły i gdzieś te wyniki Krakowi, ostatnio lepsze, bo ostatnie 5 spotkań, 4 zwycięstwa, są takim odzwierciedleniem też, w jakim momencie jest ten klub, a w jakim momencie jest Wisła. Wisła jest trochę na zakręcie od dawna. Właściwie nie wychodzi na prostą od pewnego czasu i czeka, aż wyjdzie. Według Wisły oczywiście w tym jest też duża wina sędziów, którzy chcą ją spuścić z Ekstraklasy, ale to jest temat na inną dyskusję. Sędziowie są zawsze winni. Tak, to jest temat na cały program Wisła-Kraków kontra sędziowie, bo to jest ciekawa historia w ogóle. Jedne, co mi tu przeszkadza, może nie tyle przeszkadza, co może być dobre widowisko, że w obu klubach dominują piłkarze zagraniczni, więc którzy, jak to mówią, młodzież mają do tego dystans. Aczkolwiek nie wierzę, że jakby ktoś mieszka kilka lat w Krakowie, nie złapał tej atmosfery świętej wojny, więc tu mi się wydaje, że wbrew pozorom może być na przykład otwarty, fajny mecz, tylko dlatego, że nikt tam nie będzie tak, poza trenerami, bo i Zieliński i z drugiej strony Jerzy Brzęczek będą na pewno mocno pobudzeni przed tym meczem, bo wiadomo, to jest zwycięstwo, kto rządzi w Krakowie przez następny rok czy pół roku. Panie Sławku, pan spokojnie jako prezes Radomiaka może sobie ten mecz obejrzeć, bo panu spadek nie grozi, więc jak pan typuje? Na koniec już. Całe szczęście, że nigdy nie typowałem i nie planuję zmieniać dzisiaj swoich zwyczajów, więc absolutnie nie. Natomiast jeśli chodzi o ten przedostatni wynik Krakowi, to bardzo mnie bolał. Bo to był taki ewidentny znak, że coś mi się źle dzieje w zespole i to był taki też kluczowy moment, jeśli chodzi o podjęcie decyzji, to tak na marginesie. Natomiast chyba ze statystyk wynika, że nam najwięcej remisów było zawsze właśnie. Bo to takie trochę lepiej dwóch rannych niż jeden zabity, taka zasada. I w takich derbach to... Ale mówię, nie mam zwyczaju prognozować. Wisła musi, Krakowia też musi z racji rangi meczu, ale jest pod tym względem bezpieczna. Panowie, powoli kończymy. Przypomnę, że o 9 w poniedziałek sportowy poranek, później finał Pucharu Polski o godzinie 16, a po nim studio z panem Radkiem, z panem Januszem, więc już serdecznie zapraszamy. Ja za dziś dziękuję prezesowi Radomiaka, panu Sławomirowi Stępniewskiemu i spokojnego lotu do... Dziękuję, do miłego. Radomia, dziękuję bardzo. Janusz Basałaj. Radek Przybysz, Tomek Włodarczyk. Ja jeszcze oczywiście na koniec poproszę łapki w górę, zostawienie suba i widzimy się w kolejnych naszych programach. Dzięki za dziś i miłej majówki oczywiście.